Witam Państwa bardzo serdecznie w ratajskim Fertlu Kultury. W naszej dzielnicy kultura nie śpi nigdy i właśnie to staraliśmy się udowodnić w tym wydaniu. O czym będziemy mówić? Zaczarowane pięterko, jubileusze na osiedlu Polan, zaduszki jazzowe. Zapraszam. Zaduszki jazzowe to już tradycja w Domu Kultury na Skarpie. Odbywają się zawsze w listopadzie. Oczywiście dlatego, aby uczcić Dzień Zaduszny 2 listopada, to dla wielu z nas tak samo ważny dzień jak Święto Zmarłych, a i w rytmie muzyki można go obchodzić. Muzyka jest takim przepięknym darem i narzędziem, który jest pomostem pomiędzy nami, żyjącymi jak gdyby w różnych przestrzeniach metafizycznych. Przez tą muzykę chcemy łączyć się z tymi, którzy odeszli, chcemy im poświęcić te dźwięki, ale dźwięki są tylko zawsze pretekstem. Chcemy poświęcić im naszą pamięć, naszą życzliwość, naszą przyjaźń. Wiele zawdzięczamy muzykom, którzy odeszli, bo ta muzyka cały czas nam towarzyszy. Dlatego koncert jazzowy, zaduszki jazzowe w Domu Kultury na Skarpie, jak zwykle, jest im dedykowanym. Przed mieszkańcami naszej dzielnicy wystąpił zespół Retro Jazz Quartet na fortepianie Katarzyna Stroińska-Sierant, Zbigniew Wrąbel na kontrabasie, Jarosław Wachowiak na saksofonie i Maciej Burzyński na perkusji. Magia, iluzja, a może nawet czary zagościły na jeden dzień w Domu Kultury na Pięterku 27 października. W trakcie pierwszego festiwalu iluzji Zaczarowane Pięterko mogliśmy podziwiać 5 iluzjonistów. Jednym z nich był kierownik Domu Kultury z osiedla Orła Białego, pan Jacek Handke. Pomysł zrodził się właściwie z moich prywatnych zainteresowań, bo nie ukrywam, że mój ojciec w latach 70., 80. parał się może nie tyle iluzją, ile czarną magią, bo tak to się kiedyś nazywało. Występował na różnych uroczystościach rodzinnych, wśród kolegów w zakładzie pracy i cały, co tak powiem, swój majątek, jeżeli chodzi o akcesoria iluzjonistyczne, przekazał mi w walizce i mówi: weź synu, może kiedyś też będziesz się w to bawił. Zorganizowanie festiwalu panu Jackowi pomogła Michelle, jedna z dwóch polskich iluzjonistek, która mieszka w Poznaniu. Szerszej publiczności zaprezentowała się już w programie Mam Talent. Na co dzień występuje przed najmłodszą publicznością. Swój autorski pokaz zaprezentowała też na Ratajach. Bo o godzinie 16 był taki pokaz dla dzieci, a za chwilę będzie pokaz dla dorosłych. Czym takie dwa pokazy między sobą się różnią? No cóż, dzieci i dorośli to trochę inna publiczność. A przede wszystkim różni się wizualnością. Jakby sztuczki dla dzieci też oszukują dorosłych, tak? To jest taki fakt, którego nie wszyscy wiedzą o tym. A to zależy od iluzjonisty, jaki kto ma program tak naprawdę. No dzisiaj widzieliśmy Piotra Tyczyńskiego dla dzieci i mnie. A dla dorosłych zobaczymy Tomka Juszę i Marcina Gogołowicza. Dzieci po pokazie były zachwycone. No bo naprawdę fajnie, pierwszy raz widziałam jakąś iluzję w życiu, bo zawsze gdzieś tam magia, a iluzji nigdy w życiu nie miałam okazji zobaczyć, więc naprawdę bardzo fajnie. A czym to się różni? No na pewno, że iluzja to jest takie bardziej oszukiwanie oczu, a magia to jest takie gdzieś tam sztuczki, gdzie no po prostu idzie to wyłapać bardziej niż taką iluzję normalną. A powiedz mi, czy zorientowałaś się, jak to się robi? Nie. Ja lubię magię. A co najbardziej w tej magii? Co cię fascynuje w tym wszystkim? Może na przykład znikąd się coś pojawia. Powiedz mi, jak ci się podobały te występy, co przed chwilą były na scenie? Fajnie. A co najbardziej? Królik. Królik cię najbardziej podobał? A skąd ten królik się wziął na tej scenie? Z kartonu. A on tam cały czas był, czy jak to się stało, że on się tam pojawił? Pani zaczarowała. A powiedz mi, co to jest iluzja? A magia? Magia to jest, że nic nie ma w pudełku i zamacha różdżką i jest. I to tak jest naprawdę? Nie. A jak to się robi? Nie wiem.
Hania nie musi się przejmować, bo nie wie tego chyba większa część publiczności, jednak będzie kolejna okazja do tego, by przyjrzeć się magicznym sztuczkom iluzjonistów już za rok. Festiwal Zaczarowane Pięterko ma na stałe wejść do kalendarza ratajskich imprez. Klub Seniora Fenix ma 25 lat. Jego początki sięgają 1993 roku. Wówczas powstał klub osiedlowy Hades w Domu Kultury na Pięterku. Początkowo spotkania odbywały się na osiedlu Stare Żegrze. Klub ten został powołany, ponieważ prowadziliśmy już wtedy różne formy działalności kulturalno-światowej dla mieszkańców, ale brakowało właśnie propozycji dla osób starszych. Mimo że było to młode osiedle, mieszkało tutaj sporo młodych małżeństw z dziećmi, ale też były osoby starsze, które tymi dziećmi się opiekowały. I tak właśnie padł pomysł, żeby takie spotkania dla tych osób organizować. Pierwszą opiekunką klubu była pani Kamila Dębecka-Sobierajewicz, którą dziś kojarzymy głównie z zajęć szachowych na Pięterku. Dopiero po wybudowaniu Domu Kultury Polan 100 klub seniora przeniósł się na osiedle Polan i zmienił nazwę na Fenix. Dziś opiekunką grupy jest pani Helena Szczepańska. Jestem przewodniczącą, już nie chwaląc się 15 lat, to od ubiegłego roku tak sobie pomyślałam i oddałam inicjatywę seniorom. I teraz seniorzy wymyślają, co ma być w programie, co by chcieli zobaczyć, co by chcieli, jaki by chcieli mieć dzień. Wśród osób, które od samego początku biorą udział w spotkaniach klubu seniora jest pani Marta Popławska. Jak sama mówi, najbardziej ceni sobie tutaj doborowe towarzystwo. Ten kontakt i te uśmiechy i czasem dobre słowo się słyszy od drugiej koleżanki, a to ładnie wyglądasz, a to ładnie się ubrałaś, a to się uśmiechamy do siebie i to jest to. Przy klubie seniora Fenix dokładnie 5 lat działa także zespół folklorystyczno-ludowy Feniksianie. Na swoim koncie ma m.in. występy na targach Viva Seniorzy, w domach pomocy społecznej oraz na stadionie Inea. Zaczęliśmy od tańców ludowych. Były zwyczaje ludowe, wielkanocne kogutki. Była pani Twardowska. To były przedstawienia. Potem było aż 5, słuchajcie, jasełek. 5 jasełek było. Różnych. Tak, przeróżnych w tym czasie. To jest bardzo dużo. I jeżeli chodzi o układy taneczne, to też ich było 5. A do tego 3 kabarety. I to oczywiście nie wszystko. Zarówno klubowi seniora, jak i zespołowi z okazji ich jubileuszy życzymy wszystkiego dobrego. Kto żonaty, ten wie, pokochać tak, dotykać nie. Minęła pora, kolora, teraz tylko boli głowa. Kobiety jak te kwiaty, tym utworem zaczął się koncert i pod takim tytułem wystąpiło przed ratajską publicznością 4 listopada trio Zobornik. Ten projekt Witold Żuromski z Marcinem Samolczykiem grają od 5 lat. My staramy się grać piosenki Hemara, piosenki Bukartyka. Nawet ostatnio zrobiliśmy, to będzie premiera dzisiaj właśnie, piosenka Jaromira Nohawicy, Balada o Jamniku, temat tabu, czyli Balada o Jamniku. Witold Żuromski, gitarzysta, muzyk sesyjny, aranżer, pedagog i absolwent Akademii Muzycznej imienia Karola Szymanowskiego w Katowicach na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. Współpracownik pisma Top Gitar. Marcin Samolczyk, muzyk, artysta kabaretowy, absolwent Szkoły Muzycznej drugiego stopnia w klasie klarnetu, wieloletni członek kabaretu Bogdana Smolenia, z którym występował w kraju i za granicą, laureat wielu festiwali, konkursów i przeglądów i Magdalena Frąszczak. Myśliły chcą, żebym przestała kochać cię. Madzia teraz jest, właśnie studiuje na wokalistyce w Łodzi, tak? Tak, wokalistyka estradowa, ale to dzięki tym dwóm panom mogłam się rozwinąć, mając tak mniej więcej 16-17 lat, już na tyle, że dostałam się do tej szkoły właśnie, więc jestem im wdzięczna i będę po deski grobowe. Kobiety jak te kwiaty to projekt muzyczny z żartem, ale i też skeczem.
program rozrywkowy z całym spektrum polskich pięknych piosenek, zarówno z lat z okresu dwudziestolecia międzywojennego, ale też jest trochę współczesnych tytułów. Także tak jak Marcin wspomniał, dla każdego coś miłego. Ola! Co? Majteczki dasz? Dam! Krzyknęła! A co mi tam? Może drugi raz mnie spyta? A co zrobisz, zaszczepiocze? Wyjmę gumkę i zrobię proce. Tym razem pieką, innym razem szyją, czy uczą się dekorować mieszkanie. Tak młode ratajskie gospodynie domowe stają się perfekcyjnymi paniami domu na specjalnych zajęciach prowadzonych przez Monikę Maciejewską w Domu Kultury Polan 100. Nie tylko gotujemy, ale robimy inne rzeczy, które są związane z domem, jakieś dekoracje, czasami ramki na zdjęcia, czasami jakieś świece dekupażem, trochę szycia, przed świętami jakieś ozdoby świąteczne. Wbrew pozorom zajęcia dedykowane są też chłopcom, którzy mogliby z dziewczynkami na przykład pogotować. Jak się okazuje, z nauką prowadzenia domu nie trzeba czekać na przykład do momentu, aż dzieci staną się pełnoletnie. Tutaj dziewczyny przychodzą z chęcią. Też zauważyłam, że one lubią przychodzić na te zajęcia z tego względu, że tu mogą same wbić jajko, same wszystko pomieszać, zrobić. Mogą tu nabrudzić, oczywiście potem to sprzątamy. A w domu jednak często jest tak, że rodzice też gdzieś tam się śpieszą i nie do końca dają szansę dzieciom się wykazać, to jajko rzeczywiście rozbić. Piec w temperaturze. Spotkania klubu gospodyń domowych odbywają się w czwartki od godziny 16.30 do 18.00. Pierwsze zajęcia są darmowe. Można się zapisać telefonicznie, mailem lub poprzez Facebooka. W tym samym czasie również w Domu Kultury Polan 100 odbywają się zajęcia ruchowe, na których młode dziewczynki mogą nauczyć się stania na rękach, gwiazdy czy robienia mostka. Na zajęcia z gimnastyki artystycznej mogą uczęszczać dziewczynki od 6 roku życia. Gimnastyka to jest przede wszystkim sport taki ogólnorozwojowy. On przede wszystkim zapobiega wadom postawy, to jest dosyć ważne, płaskostopie, które się w dzisiejszych czasach bardzo szerzy. Także dzięki temu, że ćwiczymy tutaj dużo godzin na sali, to nam ułatwi w życiu codziennym tak naprawdę funkcjonowanie. Zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki w godzinach od 16 do 18.40. Jest to kilka grup trenujących na poziomie podstawowym i zaawansowanym. Stworzyłam tak naprawdę trochę taki poziom rekreacyjny, aniżeli wyczynowy, ponieważ to wiadomo, że to się wiąże z większą ilością godzin na sali. Także tutaj mamy godzinę w tygodniu. Także te zajęcia są dla wszystkich dziewczynek przeznaczone, które chcą się nauczyć mostka, szpagatów, różnego rodzaju ewolucji akrobatycznych. Także serdecznie zapraszam. Najbardziej utalentowane dziewczynki będą kierowane na zajęcia wyczynowe. Zostało jeszcze kilka ostatnich miejsc w grupach. Zapisy w Domu Kultury Polan 100 na osiedlu Polan 100 lub poprzez telefon czy internet. Ratajskie Domy Kultury przewidują wspólne świętowanie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, na co zaprasza Jędruś. Śpiewanie pieśni patriotycznych 11 listopada, na które zapraszamy wszystkich mieszkańców Rataj. Dzień wcześniej odbędzie się spotkanie z piosenką harcerską. Jest to impreza pod nazwą Braterski Krąg Pokoju. Odbędzie się to 10 listopada i oczywiście tydzień później, już po raz 30 organizujemy turniej tenisa stołowego, zorganizowany oczywiście z okazji rocznicy odzyskania niepodległości. Drodzy Państwo, teraz dalsza część zapowiedzi, ponieważ obchody odzyskania przez Polskę niepodległości odbędą się nie tylko w Jędrusiu, bo już 8 listopada w Domu Kultury na Skarpie o godzinie 17 zaplanowany jest koncert pieśni patriotycznej i historycznej. Z kolei koncert chóru Wesoła Ferajna z klubu Cybinka odbędzie się 12 listopada w jubilacie o godzinie 16, a 16 listopada o godzinie 17 zaplanowany jest koncert Krzyk o dobro w wykonaniu zespołu Arete. Bezpłatne wejściówki do odbioru
zbiorów Domu Kultury Jagiellonka w godzinach od 14 do 20, a w piątek od godziny 10 do 16. I także 16 listopada o godzinie 18 w jubilacie odbędzie się koncert zespołu tańca ludowego Staropolanie Wielkopolska. Obowiązują bezpłatne wejściówki do odbiorów Domu Kultury Jubilat od poniedziałku do piątku w godzinach od 16 do 20. Serdecznie Państwa zapraszam. Drodzy Państwo, to już wszystko w ramach tego ratajskiego Fyrtla Kultury. Ja życzę miłych tygodni i do zobaczenia już 20 listopada, jak zwykle we wtorek o godzinie 16.30.